Jesteśmy dalej w regionie Akwitania i jedziemy dzisiaj w kierunku Narbony, żeby zobaczyć różowe saliny. Generalnie do miasta nie będziemy dzisiaj wjeżdżać. Pogoda, taka jaka widać, powoli się zapowiada na burzę. A miało być słońce dzisiaj, cały dzień. A miało być słoneczko cały dzień. Ale jest ciepło. I dotarliśmy. Dzisiaj zwiedzamy saliny Wyspy Świętego Marcina. Zobaczcie, jak to kozacko wygląda. Niestety nie są różowe. Natka... Ja się zawiodłam bardzo. Natka cię dzisiaj ubrała. Pokaż styl. Na fioletowo, bo myślała, że jest widok na różowe saliny, tak jak na zdjęciach. Pewnie czasami rzeczywiście tak jest przy odpowiednim świetle. Ale dzisiaj niebiesko, biało. Zobaczcie, ile soli. Tam koparka sypuje tą sól do przyczepy. Tu jest fajna knajpka, restauracja. Widzę, że ludzie sobie jedzą. Można też fajnie czas spędzić. 3 minuty stąd, kawałek od centrum zwiedzania salin. Znaleźliśmy taki parking darmowy. I w sumie tam też był darmowy, ale to nie jest tutaj blisko takiej trasy. Widzę, że ludzie sobie tam chodzą wokół tych, wśród tych salin. Tak więc idziemy i my. Ciekawe, jak wygląda to z góry z drona. Może czas się przekonać. Jak ta matka za kółkiem dzisiaj? Świetnie, świetnie. Czy jestem bezpieczny? To się okaże, to dopiero wyruszyliśmy. Natka dzisiaj, wieczorny driving. Ciekawe, jak długo jeszcze moje oczy będą widzieć drogę. Mamy go... zmroku jest ciężko. Przypomniało mi się teraz. Poranek z nami w camperwanie wygląda następująco. Zobaczcie, jakie dobroci. Nataleczka dzisiaj takie wspięła się. Takie rzeczy też można robić w kamperze. Nataleczka wspięła się dzisiaj na granicę swojego talentu kulinarnego i zrobiła naprawdę świetny omlecik. To jest życie. Wyjechaliśmy z parkingu i jedziemy w stronę Carcassonne. Jedziemy zaparkować furkę na bulwarze warszawskim, bo znaleźliśmy tam darmowy parking. Trzeba uważać, bo podobno w niektórych miejscach kradną, ale to zabierzemy wszystkie rzeczy nasze ze sobą do plecaka. A Carcassonne wpisane na UNESCO. Zresztą sami zaraz zobaczycie dlaczego. Ale tytułem wstępu. Największa średniowieczna zabudowa zachowana do dzisiaj w Europie. Więc ogromne podwójne mury, 53 wieże. Coś, co na pewno musi robić wrażenie. Lecimy to zobaczyć. No i jesteśmy, zaparkowaliśmy furę pod szkołą warszawską na bulwarze warszawskim. Tak to się chyba nazywa, jak sprawdziliśmy na Google Maps. Do Wysokiego Miasta mamy do przejścia około 20 minutek. Idziemy przez miasto Niskie w Carcassonne, też piękne. Widzimy pierwszy placyk, pełno ludzi. Dzisiaj sobota, chillera, jedzą w restauracjach. O! I tego w sumie dzisiaj też szukałem. Kiberek. Jeszcze nie dotarliśmy do tak zwanej słynnej Cité, czyli twierdzy otoczonej murami. Idziemy w kierunku rzeki, która znajduje się w tamtym kierunku, skąd rozpościera się podobno zajebisty widok na cały zamek, całą fortecę.
My teraz jesteśmy tutaj na takim pięknym placu. Ej, mordo, coś ci wypadło. Gumy. A no właśnie, bo ta część miasta podobno niższa słynie z czego? Z produkcji gumy. Tylko nie, nie tej, nie, no nie, właśnie podobno zwykłej gumy i tekstyliów i obuwia. Dotarliśmy do mostu i jak obiecaliśmy, przepiękny widok na zamek Carcassonne, twierdzę, fortecę, Cité tak zwane, do której przyjeżdża rocznie około 3 milionów turystów, więc miasto, 50-tysięczne miasto zarabia głównie z tego. Co ciekawe, wyczytaliśmy, że podobno Francuzi w połowie XIX wieku chcieli to zburzyć, zniszczyć, bo po prostu było to tak zaniedbane, wiązało się z ogromnymi kosztami, żeby odbudować, ale znalazło się kilka osób, które zdecydowały się przycisnąć rząd i odbudowały zamek. Pani przewodnik, proszę pokazać, gdzie zaparkowaliśmy furę? Tutaj, dokładnie w tym miejscu. Czyli po drugiej stronie rzeki, w nowszym mieście, a to jest tak zwana Cité, czyli to ten zamek na wzgórzu, do którego idziemy teraz. Już czuć taki średniowieczny klimacik. Jesteśmy już pod murami. Pireneje, Hiszpania w tamtym kierunku. A Carcassonne leży właśnie pomiędzy, w drodze z Europy Wschodniej do na Półwysep Iberyjski. To co? Krótki komentarz, bardzo turystyczne miejsce. Chyba nie mogliśmy trafić do bardziej turystycznego miejsca niż tutaj do knajp, restauracji i nawet dom strachów. No, w sumie pierwszy raz odkąd zaczęliśmy naszą podróż widzimy takich turystów przede wszystkim. No ale wiecie, jak to w średniowieczu można kupić kepsa, lody, pamiątki, zbroje, wszystko. Nawet piratów spotkaliśmy. Widok na dolne miasto z pierwszego pierścienia murów i widok na drugi pierścień murów górnego miasta i zamku Le Comte. Tak, dzisiaj też trochę wieje. Natka, co jest? W brzuchu burczy, nie ma co jeść. W całym zamku nie ma co jeść. Zapraszam na górę. Zobaczcie, jak wygląda świat zza murów. Wyszliśmy już z zamku, z Carcassonne. Idziemy dalej przez Carcassonne, ale już w kierunku naszego kamperka, ponieważ jesteśmy bardzo, ale to bardzo głodni. Nie mogę przestać myśleć o jedzeniu. Idziemy sobie przez ulicę Carcassonne i nagle patrzymy korek samochodów i co? Protesty. Ciekawe, o co chodzi. Trafiliśmy na typowy protest przeciwko szczepionkom. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to policja. Zobaczcie, jeden gość. Świetna ochrona. Il faut que le monde sache que le peuple français est en révolution et s'est levé. Et ceux qui sont assis sont endormis. Il faut réveiller les esprits. Voilà, ne prenez pas parce que vous avez 3 doses de vaccin que ça vous endort. Liberté. A my już z powrotem w bazie, w centrum dowodzenia. Zachciało nam się zupki, więc będzie zupka przed wyjazdem. Wyjeżdżamy z Carcassonne i właśnie przed chwilą rozmawiałem z Natalką. O, jeszcze przepiękny widok na zamek. Na pożegnanie.
Jak słońce zachodzi, to jeszcze ładniejsze kolory, nie? No, przepiękne widoki. I właśnie przegadaliśmy z Natką temat, że my już jesteśmy we Francji od ponad miesiąca. Co oznacza, że jeśli tym samym tempem będziemy jechać przez Hiszpanię, to my w kwietniu nie dojedziemy do Maroka. A nie o to nam chodzi. Więc dzisiaj włączamy turbo, mamy do przejechania jeszcze 138 km, bo zdecydowaliśmy się, że nocujemy już przy granicy francusko-katalońskiej tak naprawdę, no bo jeszcze Hiszpania to raczej trochę dalej. Więc dzisiaj jeszcze nocleg we Francji, będziemy przekraczać tą granicę nadmorską, więc też będziemy jechać przez te kręte drogi z pięknym widokiem, ale na tym nam tak naprawdę zależy. I co? I potem jak już będziemy w Katalonii, w Hiszpanii, przyspieszymy delikatnie, włączymy trochę większe turbo, bo nie ukrywam, że zarówno mi, jak i Natalce, no mi zależy najbardziej na Maroku, a Natce? Portugalia. Na Portugalii, więc te dwa kraje chcemy naprawdę dobrze zwiedzić i nie mieć takiego ciężaru i w głowie myśli, że zaraz musimy wracać, a wracamy na sezon turystyczny do Polski w czerwcu, w połowie czerwca prawdopodobnie. Już jakieś tam pierwsze wycieczki mam z turystami z Włoch, więc muszą być w pracy. I do tego, do połowy czerwca niby się może wydawać, że bardzo dużo czasu, a z drugiej strony wiecie jak to jest. Właśnie jak też wcześniej rozmawiałem z Natką, to ile my 10 dni siedzieliśmy w jednym miejscu? No, na jednej plaży. Na jednej plaży we Francji. No i raczej teraz sobie już tak nie będziemy folgować w Hiszpanii. Nigdy nie wiadomo, ale postaramy się nie, żeby właśnie mieć więcej luzu w Maroku i w Portugalii. A jaram się strasznie Marokiem, ponieważ zauważyłem, że Europa już mi się trochę znudziła. Ja po podróżach, które odbyłem do Azji, jak spałem na dachu w Libanie też, no generalnie mam wrażenie, że Europa jest tak bezpiecznym miejscem i pod względem zwiedzania jest tak powtarzane, już wiem mniej więcej co zobaczę, znam tę kulturę, znam mniej więcej mentalność tych ludzi, więc mało co mnie zaskakuje tutaj. Wiadomo, że są przepiękne miejsca, ale właśnie śmieję się, bo kiedyś przyjechali do mnie odwiedzić znajomi z Rosji, jechali ładą przez Europę. I jak przyjechali do Wodzisławia Śląskiego, bo byłem wtedy u Natki i oni przyjechali z Katowic do Wodzisławia, żeby mnie na chwilę odwiedzić przyjazdem i zaprowadziłem ich oczywiście na rynek tego małego miasteczka i oni tak wchodzą i z zażenowaniem mówią "Another typical Polish city". Ja im w sumie się nie dziwię, bo jak jedziesz przez x europejskich krajów, w pewnym momencie te ryneczki, te budynki, te kościoły, to wszystko się powtarza. Jest to coś, z czym jesteśmy, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. A jednak taki inny kontynent jak Afryka, na przykład Maroko, dla mnie nigdy tam nie byłem, ale już wiem, że będzie bardziej egzotycznie i to już nie będzie ten sam komfort podróży co tutaj, że mamy stacje benzynowe wszędzie, Wi-Fi i piękne, nie wiem, parkingi dla kamperów, infrastruktura. Mam wrażenie, że będzie trochę inaczej. Będzie i ciężej. No mam nadzieję, że będzie ciężej, bo brakuje mi takiej trochę adrenaliny podróżniczej. Właśnie związanej z tym, że nie jest wszystko tak, jak znamy. Kończę swój monolog. Jedziemy, odpalamy wrotki. 2-4 silniczek, turbo, przepraszam, bez turbo, powtarzam to milionowy raz, ale bez turbo, jedziemy! Trochę ciemno, ale Romę widać, chociaż jej zarys. Dojechaliśmy na super fajny parking. Tam rano jak wstaniemy będzie widok na morze, tu bliżej są winnice. No teraz tego wyraźnie nie widać. O, Natka zapaliła światełko w środku. I teraz w sumie taka dosyć formalność, bo wszyscy, którzy jeżdżą kamperem, używają tej apki, ale ona się nazywa Park for Night i tutaj dużo miejscówek można znaleźć. No i tą w tej miejscowości właśnie już blisko granicy z Hiszpanią polecamy.
Ona gdzieś była, o, wyszło mi, no nieważne, ale jak widzicie, piękny parking. Zresztą planujemy jeszcze zrobić taką mapkę wszystkich miejsc, w których się zatrzymaliśmy, na wrzucić ją gdzieś na Face'a, na Insta albo na www, naszą stronę, więc na pewno ona będzie dostępna i wszystkie miejscówki, w których się zatrzymaliście, będziecie mogli też, jeżdżąc swoimi kamperami, tam się zatrzymać na noc. Siemanko. Siema, wstaliśmy dzisiaj, trochę samochodów się uzbierało w okolicy, na parkingu. To jest jakiś zameczek ładny z parkiem otwartym od 10 do 19, tam podobno też są darmowe toalety. No ale co najważniejsze, zobaczcie na ten widok. Typowy francuski, winniczka, a w tle morze. Jesteśmy już bardzo blisko granicy z Hiszpanią, z Katalonią dokładnie. Jedziemy w tamtym kierunku. Natka, pokaż czyste włosy. Umyta w umywalce. Piękna, nie, więc można występować przed kamerą. Nie, bo ja czekam na prysznic. Nasz znakomity. Jesteśmy przy zamku Valami. I tu wokół tego zamku 5-hektarowy duży ogród. Słyszeliśmy język hiszpański, więc przyjeżdżają sobie na weekendzik. Dzisiaj niedziela, więc mają relaks tutaj. Z daleka widać Pireneje, a to jest ten zameczek. Dłoń Buddy. Wygląda tak. Nigdy czegoś takiego nie jadłem. Albo jadłem i nie wiem o tym. Ale jak wy jedliście, mieliście okazję spróbować, to dajcie znać, jak to smakuje. I czy warto zjeść taką dłoń z drzewa. Znaleźliśmy właśnie taką tablicę, która przedstawia, jak produkuje się korki do wina. Właśnie z tej kory drzew. Zobaczcie, zdjęli. Tutaj i widać, jest taka odcinka nagle. Widok z góry na zamek i wybrzeże, tam jest ten nasz parking, gdzie stoi Roma. A w ogóle to jest pełno tras rowerowych, trekkingowych. Są też właśnie dolmeny, jakieś budynki z czasów średniowiecza, kaplice porozrzucane. To już jest jakby ta pierwsza część Pirenejów, można powiedzieć, bo w tamtą stronę już się zaczynają te Pireneje wysokie. Zresztą nawet było, o, trochę widać, stąd gołym okiem widać ośnieżone Pireneje tam daleko. Przejechaliśmy 5 km i zobaczcie, no musieliśmy się zatrzymać. Jest pięknie. Port Vendres, Vendres. Malutki porcik. Jedno z ostatnich miasteczek przy granicy, francuskich, przy granicy z Katalonią. Tutaj taki mały zajeździk, sprzedają wina, ale dzisiaj widzę, że są zamknięci. Można też zatrzymać się tutaj na degustację. Ta butelka niestety jest pusta. Hiszpania nas wita trochę mocnym wiatrem, ale prawie doszliśmy. Czas z buta masz, musimy ją przekraczać. Tu już jest Hiszpania.
psa!